kończymy konkurs architektoniczny na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z Centrum Kultury. Bardzo fajnie to nazwano roboczo węzeł Kultura, czy przystanek Kultura. Chciałem Państwu przedstawić i powitać sędziów konkursowych, którzy przez kilka miesięcy zmagali się z tym, co chcemy urzeczywistnić w najbliższym czasie w Goleniowie, mianowicie przewodniczącego składu sędziowskiego, pana Włodzimierza Muchę. Witam pana Marka Szymańskiego, SARP Szczecin. Witam pana Tomasza Samborskiego, mieszkańca i pracownię z Kołobrzegu. Pana Sławka Wunsza, który tutaj już w Goleniowie w zasadzie jest gospodarzem, autora jednego z projektów, a jednocześnie sekretarza sądu konkursowego. Do udziału w konkursie zgłosiło Akces 49 zespołów projektowych. Złożono 16 prac konkursowych, które po zakodowaniu, czyli anonimizacji autorów, zostały przeanalizowane przez sędziego referenta w celu przedstawienia sprawozdania dla jury. Jury na posiedzeniu 11 czerwca zakwalifikowało do drugiego etapu konkursu 5 prac. W dniach 6 i 7 sierpnia 2015 roku sąd konkursowy w składzie architekt Włodzimierz Mucha, SARP Warszawa, przewodniczący jury, architekt Marek Szymański, SARP Szczecin, sędzia referent, architekt Tomasz Samborski, SARP Koszalin oraz Tomasz Banach, zastępca burmistrza miasta i gminy Goleniowa, po rozpatrzeniu złożonych w drugim etapie prac przyznał nagrody i ujawnił skład zespołów projektowych zakwalifikowanych do tego etapu. Pierwsza nagroda 12 tysięcy złotych i zlecenie wykonania projektu realizacyjnego Rigler Rive Architekten ZT GSMBH Austria, oddział w Polsce. Skład zespołu: profesor architekt Florian Rigler, profesor architekt Roger Rive, architekt Mikołaj Schubert Tekl, architekt Paweł Skóra, architekt Dorota Żurek, architekt Paulina Kostyra-Dzierżęga i student Aleksandra Handkiewicz. Nagrodę przyznano za zdecydowane przeprowadzenie syntetycznej i klarownej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zespołu, dobrze wpisującego się w urbanistykę miejsca. Jury wysoko oceniło jednorodność i spójność języka architektonicznego całego zespołu, czytelność i świetną funkcjonalność układu komunikacyjnego z prawidłowo wskazanymi i rozdzielonymi strefami parkowania. Praca posiada bardzo czytelny i jasny podział etapowy inwestycji, powodując, że każdy z etapów stanowi zamkniętą i skończoną całość urbanistyczną. Architektura oparta na prostych, lapidarnych i współczesnych formach stanowi silną dominantę miejsca, nadając mu, poprzez wyeksponowanie w pierwszym planie budynku Centrum Kultury, nowego znaczenia. Poprzez kontrast podkreśla znaczenie obiektów historycznych w obszarze opracowania historycznej rampy rozładunkowej i starej wieży ciśnień. Na podkreślenie zasługują dobrze skomponowane, sprzężone przestrzenie publiczne wokół kompleksu. Prostota konstrukcji wpływa na ekonomiczność rozwiązania i łatwą możliwość modernizacji. Jury z uznaniem oceniło również wskazanie projektu do minimalizowania wielkości i funkcji zespołu, w szczególności w zakresie programu samego dworca kolejowo-autobusowego. Propozycja parkingu podziemnego jest zdaniem sądu konkursowego bardzo interesująca i prawidłowa, choć budzi wątpliwości co do budżetu przeznaczonego przez inwestora na pierwszy etap realizacji. Druga nagroda, 10 tysięcy złotych. Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj. Skład zespołu: architekt Wojciech Dunaj, architekt prowadzący, architekci Rafał Stemporowski, Anita Dunaj, Karolina Kopańska, Anna Drygalska, Izabela Chruściel. Współpraca: Paulina Frączak, Iwona Koziak, Ewa Więckowska-Kosmala, Ryszard Klemiata, Krzysztof Gogulski, Kacper Konarzewski. Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy, scalającej urbanistycznie nowo projektowany zespół z istniejącą architekturą historyczną. Rampa, wieża ciśnień. Dobrze rozwiązane funkcjonalnie zespoły, interesujące prowadzenie różnych wątków cegły klinkierowej, użyte jako podstawowy materiał zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
Bardzo trafiona propozycja niezależnej wieży zegarowej stanowiącej dominantę placu i nawiązanie do dominanty wieży ciśnień. Zastrzeżenia sądu konkursowego budzą zaproponowane rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno samego systemu podjazdów, jak również rozdziału stref funkcjonalnych i układu dojść ze strefy podjazdu w kierunku dworca i centrum kulturalnego. Rozwiązania przestrzeni głównego placu zamykającego oś ulicy Konstytucji 3 Maja są w ocenie sądu konkursowego nietrafione. Etapowanie inwestycji, choć możliwe w podanym przez autorów zakresie, nasuwa wątpliwości co do uzyskania jednorodności elewacji po zrealizowaniu drugiego etapu inwestycji. Trzecia nagroda 3000 zł. PPA Podczaszy Pracownia Architektury z Krakowa. Skład zespołu. Architekt prowadzący Łukasz Podczaszy i architekci Marcin Gruner, Katarzyna Mikulska, Bartłomiej Szymańczuk, Magda Ambroziewicz, Aleksandra Kowal, Marcelina Sokół. Nagrodę przyznano za próbę zbudowania zespołu uzupełniających się budynków tworzących kompleks wielofunkcyjny oraz próbę wytworzenia atrakcyjnego placu miejskiego. Ciekawa propozycja zastosowania okładzin i siatek typu korten. W kondygnacjach podziemnych zaprojektowano dużą ilość sal dydaktycznych bez światła dziennego, co w opinii sądu konkursowego jest błędne. W zaproponowanym zakresie układ obsługi komunikacyjnej jest czytelny. Wątpliwości sądu konkursowego budzi zasada prowadzenia rampy w kierunku przejścia na perony bezpośrednio na osi kompozycyjnej ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sama zasada kompozycji głównego placu publicznego. Ponadto do finałowego etapu zostały zakwalifikowane projekty firm Visio Architects and Consultants wraz z ARKA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury z Gliwic. Ciekawa propozycja zastosowania perforowanych okładzin typu korten. Zespół wielobryłowych budynków w układzie pasmowym, który oprócz efektu jednorodności materiałowej daje efekt powtarzalności i jednak pewnej monotonii. Na uznanie zasługuje dobrze rozwiązana funkcja zespołu. Zaproponowany układ obsługi komunikacyjnej jest bardzo wątpliwy, zarówno w zakresie obsługi ruchu autobusowego, jak też stref przeznaczonych dla taksi. Zastrzeżenia sądu konkursowego budzi lokalizacja uciążliwego węzła autobusowego w strefie głównego wejścia do sali widowiskowo-koncertowej, gdzie kompozycja placu publicznego zdominowana została przez węzeł autobusowy. Etapowanie inwestycji prawidłowe, rozbudowa etapowania również. Oraz PPIP Pracownia Projektowa Janusz Pachowski z Izabelina. Głównym elementem kompozycji zespołu jest monumentalny budynek Centrum Kultury, którego boczne skrzydło stanowi realizowany w pierwszym etapie budynek dworca PKP PKS. Gęste wertykalne żebra z przeszkleniami pomiędzy stanowią motyw frontowej elewacji budynku. Materiały elewacyjne to cegła, szkło, beton. Wyraz architektoniczny zaprojektowanego zespołu wydaje się jednak zbyt pompatyczny i monumentalny w relacji do zawartych funkcji. Prawidłowo rozwiązane funkcje zespołu z ciekawą propozycją modernizacji historycznego budynku rampy. Zastrzeżenia sądu konkursowego budzi organizacja przestrzeni publicznych, a także sama zasada obsługi ruchu autobusowego. Prawidłowe etapowanie inwestycji. Bardzo dziękuję serdecznie panom za to, że wyznaczyli panowie taką dosyć jasną drogę między tą ziemią nieznaną, czyli tą terra incognita, która jest świetnym środowiskiem dla powstawania idei i wizji, ale przerzuciliście tę drogę do przestrzeni bardzo skonkretyzowanej i zobiektywizowanej. I teraz powiem szczerze, że ja już widzę cel naszych działań nie tylko oczami wyobraźni, ale także oczami, co się zowie. Także bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem, panie przewodniczący, myślę, zwycięzcy, to znaczy jakości pracowni architektonicznej, która wygrała ten konkurs, tak? Bo to jest klasa światowa. My oczywiście jako stowarzyszenie od lat propagujemy ideę konkursu. No niestety polska przestrzeń publiczna jest czasami degradowana lub wręcz zaśmiecana inwestycjami, które powstają w drodze przetargów, w drodze wyboru, w których kryterium jest najniższa cena za projekt.
a nie w drodze konkursów. Mogę powiedzieć, że no nic lepszego dla naszej jakby idei konkursów nie mogło się zdarzyć, jak to, że w Goleniowie, który umówmy się nie jest wielkim miastem, raczej niedużym, raptem dzięki konkursowi będziemy mogli mieć realizację naprawdę topowego międzynarodowego biura, które by prawdopodobnie nigdy tutaj do Goleniowa nie dotarło, a już na pewno nie miałoby szans w żadnym przetargu na tego typu projekt. Będziemy mieli w Goleniowie architekturę XXI wieku zrobioną przez świetnych ludzi i żeby Państwa może uspokoić, za jakby normalne pieniądze, bo warunki konkursu między innymi określają ramowe warunki umowy, czyli to nie jest tak, że myśmy sobie ściągnęli gwiazdy ze świata tutaj tym konkursem na głowę i oni teraz będą dyktować warunki z innej rzeczywistości. Nie, oni przyjęli, wszyscy startujący w konkursie, przyjmują warunki, na jakich będą później tę dokumentację wykonywać, co jest ważne. Czyli mamy szansę na normalny projekt zrobiony przez wybitnych architektów. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia.